naszego zespół Sweet Demon. Przypomnijmy, dla tych, którzy są z nami niemalże od rana, to jest powtórka z grupowego starcia. Kopalczy ze Sweet Demon w fazie grupowej było 2-0 dla Sweet Demon. No, zobaczymy, czy i tym razem będzie podobnie. A może to Kopalcze okażą się jednak w tym starciu lepsi. Przekonamy się już za kilkanaście minut. Przypomnę, w fazie grupowej 2-0 dla Sweet Teamu. Jak będzie teraz okazja dla drużyny w niebieskich strojach? Będzie rzut rożny. Krystian Pomorski. Hubert Michalik. Mariusz Miecznikowski. Patryk Drewnowski. Hubert Michalik, przepraszam, Krystian Pomorski. Ponownie piłka w posiadaniu Krystiana Pomorskiego. Cierpliwie, cierpliwie konstruują tę akcję zawodnicy Sweet Teamu. Kopacze na razie w defensywie. Krystian Pomorski, bardzo dobre uderzenie, ale świetnie dzisiaj dysponowany. Bramkarz Kopacze, Michał Przychocki. Karol Drwęcki. Małe tutaj nieporozumienie. To było zagranie do Patryka Drewnowskiego. Zdaje się, Patryk jednak został nieco w blokach startowych. Stąd też piłka dla Kopaczy. Cierpliwie rozgrywają tę piłkę zawodnicy w niebieskich strojach. Kopacze jak dotąd w defensywie, czekający na to, co mają do zaoferowania. Patryk Drewnowski i spółka. Krystian Pomorski. Mariusz Miecznikowski, Patryk Drewnowski na prawo do Karola Drewnowskiego. Bardzo dobra interwencja bramkarza Kopaczy. Karol Drwęcki. No widzieliśmy już dzisiaj takie bramki w wykonaniu Karola. Teraz po raz kolejny bliski powodzenia Karol Drwęcki. Półmetek pierwszej części spotkania za nami na tablicy wyników. Wciąż 0-0.
rzut roczny dla Sweet Teamu. Krystian Pomorski, wykonawcą tego stałego fragmentu gry. Piłka wycofana do Mariusza Miecznikowskiego. Krystian Pomorski, no, sprytne to było zagranie zawodnika Sweet Teamu. Od bramki jednak Michał Przychocki. A na boisku w drużynie Sweet Teamu zameldował się Michał Gajewski. Oddanie teraz niejako piłki za darmo, a znowu w posiadaniu Sweet Teamu Patryk Drewnowski. Patryk Drewnowski, niedokładne zagranie do Karola Drońskiego. Sekund do zakończenia pierwszej części gry. No, sięgam pamięcią, ale zdaje się, że nie było jakichś 100% sytuacji w tym meczu dla obu ekip. Oczywiście inicjatywa po stronie Sweet Teamu, to oni mają częściej piłkę w swoim posiadaniu. To oni mają, mówiąc po piłkarsku, więcej z gry, ale na razie no, nie przynosi to efektów. I koniec. Koniec pierwszej części spotkania finałowego. Spotkania finałowego pomiędzy Sweet Teamem a Kopaczami. A zatem oglądajmy. Uderzał Michał Gajewski, będzie rzut rożny. Michał Przychocki. Bramę!
Elegancko! No i mogło to zakończyć się bardzo źle dla Sweet Teamu. Bliski powodzenia. Bliscy powodzenia zawodnicy z Przasnysza. Powinno być 1-0 dla Sweet Teamu, atak wciąż bez zmian, wciąż 0-0. No i niespełna 5 minut do zakończenia tego finału. Czy będziemy świadkami trzeciej serii rzutów karnych? Trzeciej przy udziale drużyny Kopaczy. No to byłby... To byłby element. Patryk Drewnowski. Karol Dubęcki. I mamy trafienie. Mamy trafienie otwierające wynik spotkania. Krystian Pomorski i 1-0 dla Sweet Teamu na 4 minuty przed zakończeniem tego finału. Zatem Kopacze muszą teraz gonić wynik, ale stać ich na to, nie przypadkowo grają, bowiem w finale naszego turnieju. Jak to się zakończy?
minutę i 20 sekund przed zakończeniem gry. Która drużyna zostanie zwycięzcą naszego świątecznego turnieju? Kto zdobędzie złote medale? Komu w udziale przypadną srebrne kołaczki? Do zakończenia regulaminowych 16 minut. No, na razie wiele wskazuje na to, iż zbliżamy się nieuchronnie do serii rzutów karnych, ale jeszcze popatrzmy, jeszcze poczekajmy z końcowymi rozstrzygnięciami. Piłka w posiadaniu Świńskiego, to do nich zatem będzie należeć ostatnie słowo. Mariusz Miesznikowski, Karol Dmęcki, no i bardzo tutaj dobre zachowanie Huberta Michalika, bo gdyby nie jego interwencja, no, piłka zmierzałaby do bramki. Atak 1-1. A to oznacza nie mniej, nie więcej jak rzuty karne. Gdzie? I na bramce bronił trzecia seria rzutów karnych. W tym przypadku oglądajmy. No i czekamy na odpowiedź z Sweet Teamu. Michał Gajewski. Lewa. Michał Gajewski, no, bliski tam obrony. Bramkarz Kopaczy, 1-1. Krystian Pomorski. Prawa na noga. 2-2. No i trzecia seria. Trzecia runda. Ten przychodzi do pokoju. 3-2. I kto teraz? Kuber Michalik. Patrzmy, co będzie. Czy do trzech, a zatem no, strzelamy dalej do pierwszej pomyłki. Kto wytrzyma? Kto okaże się silniejszy, skuteczniejszy? Patryk Krygowski. Świetna interwencja. No i teraz ostatnie słowo należy do Patryka. Czy to Patryk przesądzi o losach tego finału? Zaczynamy od nowa.
Mariusz Mięcznikowski. Środek! Dudek Drewc w bramce. Wyjmujesz to! Ależ pewnie, Mariusz Mięcznikowski, a zatem kontynuujemy. Jak mawiał Włodek Szalanowicz, patrzmy co będzie. Podczas skoku pana Manolisza, patrzmy co będzie. Po strzale Krystiana Pomorskiego. Ewenement, coś nie powiedział. A zatem kontynuujemy. Ależ tutaj wojna mentalna. Pomiędzy jednymi a drugimi. Tak dalej pójdzie, to sylwestrowy będziecie grać. Może ja już nic nie będę mówił, bo po prostu. Patrz mi oglądajmy. No i znowu otwiera się szansa. Przed Sweet Teamem Tomasz Zawadzki. Tomasz Zawadzki, trzecia okazja dla Sweet Teamu.